Rozpoczyna się budowa nowej siedziby Sądu Rejonowego w Sosnowcu. W piątek został wmurowany kamień węgielny pod tę inwestycję. Powstanie nowoczesny budynek i wreszcie społeczność lokalna, wreszcie ludzie mieszkający w Sosnowcu będą mogli przyjść do takiego miejsca, szukając sprawiedliwości, gdzie nikt nie będzie się musiał już wstydzić, ani denerwować, że coś się może stać, że coś się zawali. Obecnie główna siedziba Sądu Rejonowego znajduje się przy ulicy 1 Maja, jednak część wydziałów pracuje w budynku przy ulicy Kaliskiej. To sprawia trudności nie tylko pracownikom, ale też mieszkańcom. A jak mówi prezes Sądu Okręgowego w Sosnowcu, do sądów trafia coraz więcej spraw. One coraz bardziej skomplikowane, a warunki pracy dla naszych sędziów, asesorów, kuratorów, po prostu wszystkich pracowników sądu muszą być godne. Musi być też zapewniona odpowiednia ochrona prawna dla obywateli. Muszą oni wchodzić do budynku sądu, który zapewnia im taką ochronę. Nowy gmach sądu powstanie przy ulicy Kombajnistów i stanie się częścią lokalnego Centrum Wymiaru Sprawiedliwości, bo znajdują się tu już budynek prokuratury i siedziba policji. Teren pod inwestycję przekazało miasto. Wykonawca już ogrodził teren budowy i powoli rozpoczyna pracę. Nowy budynek Sądu Rejonowego w Sosnowcu zaprojektowany został na planie prostokąta. Obiekt będzie posiadać od 3 do 4 pięter, kondygnację podziemną oraz wewnętrzne patio niezadaszone. Budynek sądu ma mieć 7000 m2 powierzchni użytkowej. Budowa ma potrwać 3 lata i będzie kosztować ponad 100 milionów złotych.